Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie, witam was w odcinku numer 2 FPS-owym, w sensie jest to drugi odcinek serii tej powrotnej, więc na samym wstępie widzowie, dzisiaj pogadamy sobie o bardzo ważnych rzeczach, które wiemy na temat nowego drugiego sezonu. Ja nie chcę tutaj tego sezonu hype'ować, ale wydaje mi się, no tylko mi się wydaje, że to może być jeden z najlepszych sezonów, przynajmniej dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że ja zawsze lubiłem mitologię, te właśnie te tych bogów, no to w ogóle to wszystko, co związane jest z mitologią, no to zawsze mnie to mocno interesowało, zawsze to było takie, taka fantastyka i tak dalej, no to było przekozackie. No i teraz wygląda na to, że widzę, wchodzi to do gry, ale słuchajcie, zanim do tego przejdziemy, to jeszcze muszę wam powiedzieć o jednym. Mamy przeciek mini eventu, mamy wideo, jak ono będzie wyglądać. Pokażę wam tą skrzynkę, która ma się pojawić. Wiem, że tą skrzynkę będziemy również otwierać. I teraz tak, słuchajcie, na samym wstępie zostawcie łapkę w górę. To jest bilet na te odcinki. Jeśli chcecie, żebym nagrywał dla was newsy Fortnite'owe, tak jak to było przez ostatnie 7 lat, co jakiś czas zaczynałem właśnie takie serie, koniecznie nagródźcie mnie łapką w górę, więc zostawcie teraz łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ tylko ogólnie, tylko na tym kanale będzie się pojawiać ta seria FPS-owa, czyli wiadomości ze świata Fortnite'a, nowości, takie szybkie newsy. Można powiedzieć, że tutaj znajdziecie wszystko od razu, więc jeśli coś się pojawi, ja nagrywam odcinek, widzimy się co dwa dni, 6:45 na tym kanale, więc zaznaczcie dzwonek, żebyście byli na bieżąco. Kto ma dzwonek, niech napisze dzwonek, ja mu przypnę serducho, zostaw łapkę, subskrybuj kanał, no to wiadomo, przy dzwonku. No i oczywiście wpadajcie na moje inne socjale, gdzie będę też poruszał właśnie te kwestie, więc zapraszam was dokładnie tutaj. No i zapraszam na Discord, link w opisie, tam możecie mi podsyłać wiadomości, jeśli coś wy będziecie wiedzieli, wejdźcie na naszego Discorda, mojego i Zakrzaka, ponieważ tam będzie taki specjalny kanał, gdzie będziecie mogli podsyłać takie rzeczy. No i słuchajcie, jeszcze jedno przypomnienie. Pamiętajcie o naszym kodzie Evela w sklepie. Wpiszcie go jeszcze dziś i wbijajcie na tą mapę, bo to jest najlepsza mapa, jaka kiedykolwiek chyba była w Fortnite, więc tutaj macie do niej kod. I tu już, dobra, koniec reklam, słuchajcie. Druga minuta odcinka. Słuchajcie, mamy nowe rzeczy i dzisiaj można powiedzieć, że ja będę dla was trochę czytał, bo przygotowałem sobie kilka otwartych kart. Wy tego nie widzicie, wy będziecie widzieć zdjęcia, o czym mówię, ale to tak. Zacznijmy sobie od samego początku. O co chodzi? Słuchajcie, sezon numer 2 ma być oparty na mitologii greckiej, na tytanach, na bogach. No, mieliśmy kilka skinów pokazanych, jak one mają w grze wyglądać, ponieważ mieliśmy tego Cerberusa, czyli trzygłowego psa, ale do niego zaraz przejdziemy. No i mamy kilka fajnych newsów, jeśli chodzi właśnie o całe wydarzenie na żywo. To wydarzenie ma być na żywo, więc być może również odpalę stream z tego wydarzenia. Oczywiście, jeśli będziemy wiedzieli, kiedy to będzie. Słuchajcie, zacznijmy sobie od początku. Mamy tutaj cztery kafelki. Ja je podzielę na cztery różne kafelki. W sensie wszystko było w jednym kafelku. Teraz macie kafelek numer jeden. Po tym kafelku, według Hypexa, to jest jeden z czterech części tego, możemy wiedzieć, co będzie w Battle Passie, ale ja bym to jeszcze inaczej przedstawił. Wydaje mi się, że tutaj bardziej chodzi o to, co właśnie w tym sezonie dalszym może się dziać, czyli w sezonie numer 2 jeszcze muszę przypomnieć, że sezony numer 2 to były zawsze jedne z najlepszych sezonów. Przypomnijcie sobie sezon z agentami, który mieliśmy w rozdziale drugim. Przypomnijcie sobie sezon drugi w rozdziale pierwszym. No i wszystkie te sezony dwójki były mocne. Były one dopracowane, bo jak wiecie, ten pierwszy sezon jest po grudniu. Oni mają wolne, trwają 3 miesiące i wtedy mają czas, żeby ten drugi serwer dopracować i dać nam coś świetnego. A przypominam, że jeszcze teraz mamy nowego gościa, który odpowiada za to, co dzieje się w grze. I wydaje mi się, że on chce tak wejść mocno z przytupem do świata Fortnite i naprawdę przygotował dla nas coś świetnego. Słuchajcie, przejdźmy do tego kafelka, bo tutaj zszedłem trochę z tematu. Macie tutaj kafelek i na nim widać, według ludzi, którzy piszą u Hypexa pod tweetami, że jest to Ares. Ares, już wam czytam, co to jest, kto to jest. W mitologii greckiej bóg wojny, syn Zeusa i Hery. Jego odpowiednikiem w mitologii rzymskiej jest Mars. W astrologii identyfikowany z baranem, jeden z 12 bogów olimpijskich. I mamy cztery kafelki, więc być może to będzie czterech bogów, ale zaraz to sobie wszystko rozjaśnimy. Tutaj chcę wam jeszcze jedno powiedzieć. Oglądajcie film do końca, bo będę chciał wam pokazać ten event. Słuchajcie, w odróżnieniu od Ateny, która również jest greckim bóstwem wojny, nie patronuje on rzemiosła wojennego. Jeszcze tutaj wtrącę. Kiedyś w klasie nigdy nie lubiłem czytać. Jak ktoś mnie wybierał do czytania, wolałem tego nie robić, a teraz czytam dla was. I powiem wam, że aż się zestresowałem. Jest to bóg wojny, czyli
Być może będzie taki skin, być może będzie jakieś nawiązanie do tego, więc znowu mamy, można powiedzieć, albo przyciek skina, albo jakieś nawiązanie do tego, co może się dziać z tego jednego zdjęcia. Przejdźmy teraz do drugiego i na drugim kafelku mamy tutaj Cerbera, Cerberusa, czyli w mitologii greckiej olbrzymi trzygłowy pies strzegący wejścia do świata zmarłych. To by było mocne. Uważany był za syna Echidy i Tyfona oraz za brata Sfinksa, Hydry i Chimery. Co ciekawe, jeśli chodzi o Hydry, to ja kiedyś grałem w Tibie, tam właśnie Hydry były, ale to też was pewnie nie interesuje. Przedstawia go jako bestię o spiżowym głosie i 50 głowach. Okej, może dalej nie wchodźmy w to. Jak chcecie, to przygotuję takie bardziej większe opisy właśnie tych postaci, być może, które będą faktycznie w grze. Tego nie wiadomo. I tutaj jeszcze, tak po środku tego odcinka chcę wam powiedzieć tyle, że nie wierzcie mi na słowo. Ja przekazuję informacje, które znajduję na Twitterze i czasami dopisuję sobie swoje rzeczy, które mi się wydaje, że mogą się wydarzyć, więc zawsze będę wam mówił, co się pokazało na Twitterze, a co jest moim zdaniem, ale przejdźmy troszeczkę dalej, przejdźmy do kafelku numer 3, na którym jest Zeus, oczywiście według Hypexa i widzów Hypexa, którzy to pisali w komentarzach. W mitologii greckiej najwyższy z bogów był 6. dzieckiem Rei i Kronosa, brat Hestii, Demeter i Hery, również jej mąż Posejdona i Hadesa, władca nieba i ziemi, nazywanym ojcem bogów i ludzi. Jego atrybutami były pioruny, orzeł i tarcza zwana Egidą. W mitologii rzymskiej Zeus identyfikowany jest z Jowiszem. Co ciekawe, wszystkie te mapy też nazywają się podobno na podstawie mitologii, tylko nie pamiętam której. W sensie, jeśli chodzi o Atena, czyli pierwsza wyspa Fortnite'owa. Później numer 2, numer 3, numer 4, numer 5. Mieliśmy Artemis bodajże, już nie pamiętam jak to było, ale również jest tu jakieś nawiązanie właśnie do tych imion na podstawie tam tych... Nie chcę tutaj powiedzieć jakieś głupoty, więc przygotuję to na kolejny odcinek i pokażę wam, o co dokładnie mi chodzi. Czwarty kafelek jest to Hades w mitologii greckiej. I znowu tu mamy nawiązanie do Grecji. Taki mamy kolejny sezon dostać. Bóg podziemnego świata zmarłych, z czasem zaczęto również nazywać jego krainę Hadesem, czyli świat zmarłych. No nie wiem, jak oni to mogą przenieść do Fortnite'a, ale wydaje mi się, że ten sezon może być totalnie mocny. Hades był bogiem świata podziemnego i zmarłych. Nazywany był także Plutonem od wyrazu bogactwo. Dobra, to nieważne. I pod tym imieniem występował w mitologii rzymskiej. Imię to nadane mu zostało ze względu na niezamierzone bogactwo... niezmierzone bogactwo świata podziemnego. Nazywano go także Dobra, widzowie, to raczej jest nieważne, to sobie omijmy. Czyli tak, mamy cztery postacie, które być może będą zawarte w karnecie i pewnie jakoś to będzie przełożone na grę. Być może jakieś ich lokacje będą, jakieś, nie wiem, będą NPC-tami, nie mam zielonego pojęcia. Jak będzie coś wiadomo, to na pewno wam przekażę. A teraz przejdźmy do wydarzeń, które mamy dostać w grze i pokażę wam, jak one będą wyglądać. Chyba że nie chcecie oglądać, to sobie to przewincie. Wy widzowie teraz macie na całym ekranie pokazane, jak będzie wyglądał event. I teraz sami zobaczcie, mamy tutaj można powiedzieć takie rozwalenie ziemi, wyłonienie się ręki i tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, śledźcie kanał, subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby tego nie pomijać. Mamy tutaj wyłonienie się ręki wraz ze skrzynią i według tego, co piszą likerzy, jest to Pandora Box i my będziemy otwierać tą skrzynkę podczas takiego mini eventu, więc jeśli, tak jak mówię, jeśli chcecie na przykład robić to ze mną, będziemy z widzami pewnie otwierać tą skrzynkę, zapraszam was na Discord, wbijcie na Discorda. Tak wygląda skrzynia, tak wygląda ręka i tutaj mamy jeszcze pokazane naokoło, jak to będzie działać. Teraz widzicie filmik, na którym mamy pokazane, jak ta ręka będzie wyglądać. Ona już jest na zewnątrz i zobaczcie, mówi dużo osób, że jest to ręka tytana, który prawdopodobnie trzyma całą mapę. To będzie w kolejnych teoriach, w sensie pokażę wam w kolejnym filmie, jakie są teorie na temat tego sezonu, niepotwierdzone oczywiście, pamiętajcie, że wszystko tutaj co mówię, no to są to domysły, ale na przykład to co pokazuję wam teraz, czyli tą skrzynkę, tą rękę, no to jak wiecie, no to na pewno będziemy mieli w grze. I co ciekawe, tutaj pokazuje się to samo drugi raz. Mamy skrzynkę, która będzie miała pasek życia i my to będziemy otwierać. Co się wydarzy później, już wam teraz pokażę. Wyciekły również pliki, w których widzimy, jak otwiera się sama skrzynka. Mamy tutaj skrzynkę, która spada, pewnie po tym, jak społeczność tutaj, wiecie, tam pozbierakuje tą skrzynkę czy cokolwiek. I otwiera się Pandora Box. Co wydarzy się w kolejnym sezonie? No to w sumie sami zobaczymy. Nie mam zielonego pojęcia. Na pewno będzie to sezon grecki wraz z odwołaniem właśnie do greckiej mitologii. Także widzowie, to by było na tyle. Wy wpadajcie na te filmy, wpadajcie również dokładnie na tą mapę. Tutaj macie do niej kod.
Podajcie na Discord, zasubskrybujcie kanał, wpisujcie kod Evela i trzymajcie się, na razie. Cześć!